Wielkimi krokami zbliża się drugi rajd pojazdów zabytkowych nad Piotrówką i ciąg dalszy jeszcze tej nazwy, ale może to już główny organizator powie właśnie pełną nazwę i kiedy to ten rajd będzie. Tak, to się nazywa dokładnie drugi międzynarodowy rajd szlakiem zamków nad Piotrówką. Nazwa jest trochę długa, trochę trudna, ale w każdym razie chcieliśmy, żeby ta nazwa była pełna, żeby odzwierciedlała te zamki, które są właśnie nad Piotrówką w dwóch krajach, w Polsce i w Czechach. Dlatego też dzisiaj jesteśmy razem, Polak z Czechem, prawda? Bo dużo razem organizujemy imprez. Później powiemy o większości tych imprez. Natomiast to jest taki przykład właśnie współpracy polsko-czeskiej. Tu na pograniczu polsko-czeskim, tutaj nad Olzą, nad Piotrówką, że współpracujemy razem i ten rajd, drugi międzynarodowy rajd, druga edycja, w tamtym roku był sukces, w tym roku też mamy nadzieję, że takowy będzie. Także wszystkich zapraszamy 27 maja właśnie w to miejsce, pod halę sportową, rajdowców, miłośników motoryzacji, miłośników naszego regionu. Zapraszamy 27 o godzinie 12 będzie start, uroczysty stąd właśnie spod hali widowiskowo-sportowej. No właśnie, jak wam się układa ta współpraca polsko-czeska? No bardzo ładnie, bardzo ładnie. Chciałybyśmy wznowić Krzemstwo Cieszyńskie. Zamek już mamy, to znaczy działamy około tego. No nawet ta współpraca jest bardzo ładna, bo jesteśmy właśnie połączeni, jak pan Marcin, tak właśnie z Cieszyński Szlak Wina, nasz zabytkowe szlaki, respektive nasze pociągi zabytkowe, co jeżdżą do ZOO, do Ostrawy. No i ku temu jeszcze pociągi do wina, których właśnie organizujemy jak dla Czechów, tak dla Polaków, dla Ślązaków, dla naszych ludzi. Wróćmy do tego rajdu. Czy jeżeli ktoś by się chciał zgłosić, wziąć udział, to może jeszcze zrobić? Może praktycznie do ostatniej chwili, do godziny 12. Jesteśmy otwarci, także biuro zawodów jest na stronach Automobil Klubu Cieszyńskiego. Można tam się już zapisywać. Pogodę od razu powiem, że mamy zamówioną, także nie ma co pękać. Trzeba przyjeżdżać, będzie naprawdę petarda. Jeszcze pokrótce, co tam w programie, bo na koniec herbatka u hrabiny. Mamy mnóstwo nagród ufundowanych przez władze samorządowe i przez prywatnych organizatorów. Także nagrody są wspaniałe, są niespodzianki. No cuda, to się dopiero przekonamy podczas rozdawania, bo to będą naprawdę wielkie sprawy. Wielkie nagrody. Wielkie nagrody, także naprawdę warto. Będzie nawet lampka wina z hrabiną, proszę Państwa, także to sobie ciężko wyobrazić, ale bezpośrednio z hrabiną będzie można lampkę wina wypić z Chateau Kończyce Wielkie. Natomiast trasa będzie wyglądała tak, że wyjeżdżamy od razu stąd na czeską stronę i udajemy się w stronę zameczku w Petrowicach. Przepiękny zameczek, perełka, 4-gwiazdkowych hoteli w Republice Czeskiej, cały czas number one. Jakby powiedzieli Czesi, to jakby powiedzieli... Numero uno. Numero uno, tak. I tam jest konkurs elegancji, taka bardzo widowiskowa konkurencja nagradzana. Ludzie będą się, załogi będą się przebierali za różnych ludzi z różnych epok. Także zapraszam, żeby to zobaczyć, nie tylko rajdowców, ale żeby to zobaczyć, żeby publiczność przyjechała, bo będzie na co popatrzeć. Później jedziemy na polską stronę, zamek Zebrzydowice, zamek Kończyce Małe i finał przy pałacu w Kończycach Wielkich i tam wielka fiesta, herbatka u hrabiny i ta lampka, co mówiłem, lampka wina. Także tam będzie się działo dużo, bo będą fajne koncerty, fajny wieczór, fajne popołudnie. Tak jak mówiłem, pogoda się zapowiada, także wszystkich zapraszam i na ten rajd, i na ten piknik, i na tą herbatkę. Teraz płynnie przejdziemy, bo tu mówimy o rajdzie, a teraz przejdziemy płynnie do pociągów, no bo właśnie przed nami nowy sezon i pociągi do ZOO, i pociąg do wina. Tak, właśnie w zeszłym roku rozpoczynaliśmy jeżdżenie tych naszych pociągów tutaj z Cieszyna, czeskiego Cieszyna po bocznicach kopalniowych do ZOO w Ostrawie. To się bardzo ludziom podobało, bo te pociągi jeździli pełne i dzieciaki na tych zawazadelnikach w górze musiały się siedzieć, albo na jednym fotelu 5-6 dzieciak siedziało. Bardzo fajnie było, podobało się. No dlatego właśnie dzięki wsparciu właśnie z spółką PKP Cargo International, co jest właściciel tych bocznic, i dzięki dofinansowaniu Urzędu Moraskośląskiego Kraja, czy Urzędu Marszałka Moraskośląskiego w Czechach, ten właśnie finansuje te nasze pociągi. No a dlatego możemy w tym roku rozpocząć ten drugi sezon tych naszych pociągów do ZOO, bo w zeszłym roku z nami jechało około 10 tysięcy ludzi. Podobało się, także chcemy właśnie w tym kontynuować. No i dalej potem w 10 miesiącu gotujemy właśnie z szlakiem, cieszyńskim szlakiem wina, pociąg do wina. To będzie najdłuższy winiarski pociąg w całej Europie, bo łączymy właśnie Cieszyn, czeski Cieszyn i
popołudniowej Waltice. To jest takie właśnie centrum tego wina. Tam będzie wielka, wielka impreza. To znaczy tam właśnie kierujemy się z tym naszym pociągiem. Mhm. Gdzie znajdziemy informacje, jeżeli ktoś by się już zainteresował i tym pociągiem do zoo, i tym pociągiem do wina, to gdzie szukać takich szczegółowych informacji? Tu akurat na stronach Śleskiego Zeleznicznego z Polka, także tam są, można nabyć bilety i już na jedną imprezę i na drugą. Dodam, że ten pociąg wystartuje konkretnie 7 października z Cieszyna i jeszcze myślimy i pracujemy nad tym, żeby jeszcze dołączyć Katowice, bo tutaj jak się na Śląsku dowiedzieli, że my taki pociąg organizujemy, to chcą, żeby ich też zawierać. Także chcemy to zsynchronizować, takie połączenie Katowice-Cieszyn i z Cieszyna wystartować w pociągu do Wina, także liczymy, że tych wagonów rzeczywiście w tym roku będzie dużo. W tamtym roku było bardzo dużo ludzi, bo było 250 osób. Liczymy, że teraz będzie frekwencja jeszcze większa. Jeszcze jak Katowice dojdą, to myślę, że będzie ta frekwencja dużo większa, że sukces będzie jeszcze większy. Ludzie już się w każdym razie widzimy, że już się pytają, prawda? Słyszymy, widzimy, że się pytają. Już nawet wstępnie bilety niektórzy kupują. Także informacje na stronach Śleskiego Zeleznicznego z Polka, a także na Cieszyńskim Szlaku Wina na Facebooku i na innych naszych kanałach. Także zapraszamy wszystkich. Są to imprezy takie, gdzie turystyka jest podana w takiej formie bardzo atrakcyjnej, że nie jest, powiedzmy, nudne zwiedzanie zamków, tylko podczas tych imprez jest element przygody. Także to jest fajne dla każdego, dla dzieci, dla starszych, dla całych rodzin, także dla wszystkich, którzy kochają życie, kochają przygodę. Czyli panowie, zapraszamy na rajd pojazdów zabytkowych, ale tu panowie dzisiaj przyjechali takim zabytkowym pojazdem, Cadillac przepiękny. No i właśnie, ten Cadillac też bierze udział w rajdzie? Bierze, oczywiście. On od roku czeka, bo w tamtym roku udało mu się zdobyć pierwszą nagrodę, a jechał nim nie kto inny, tylko Elvis Presley. A jako pasażerka była Marilyn Monroe. Także w tym roku zobaczymy, kto nim pojedzie. To troszkę jeszcze niespodzianka. W każdym razie no, liczymy że też będzie wśród miał szansę, żeby być wśród nagrodzonych. A to jest samochód historia, bo to jest, powiem tak, Elvisa Presleya, tego kierowcę tego samochodu każdy zna, ale to jest, powiem, ciekawostkę, że Elvis Presley miał około 100 Cadillaców, a to był jego 98, to był ostatni egzemplarz, którym jeździł. Później była jeszcze taka ciekawostka, że przed śmiercią, tego mało kto wie, dealera samochodowego Cadillaca Elvis Presley kupił 99. Później on czekał na ten samochód, później mu się niestety zmarło w 77 roku i na pogrzeb Elvisa Presleya dealer Cadillaca przyjechał dwoma Cadillacami, tym kupionym 99 i setnym w prezencie od firmy Cadillac dla Elvisa Presleya, już pośmiertnie.